Jak biało. A potem pójdę. O! Cześć! Witam was na kolejnych lisich bajeczkach. Czy u was za oknem jest tak samo biało jak u mnie? No ja to się w ogóle dziwię, że moja sierść jeszcze nie zbielała. No bo niektóre lisy, jak jest tak biało, to bieleją tak jak zające. No ale ja zupełnie nie o tym. Zaraz przejdę do kolejnej bajeczki, która jest znowu robiona na specjalne życzenie. No, ale zanim do bajki, no to chciałem wam się pochwalić moją bransoletką nową. Nie, że na... Dobra, wstanę. O, widzicie, jaka piękna? Ruda, tak jak ja. Dziękuję bardzo mojej kochanej fance, która zrobiła mi ją specjalnie. No, i bardzo dziękuję Rudolfowi, który wcale mi jej nie przyniósł, chociaż to był prezent gwiazdkowy, tylko pan listonosz musiał. O, taki to z ciebie kumpel, Rudolf. Ale ważne, że prezent dotarł i jest przepiękny. Chodzę wszędzie i nim szpanuję. Tylko oczywiście nie na dworze, bo na dworze muszę wkładać rękawiczki, bo jest zimno strasznie, hucha. No. Ale dzisiaj będzie bajka wcale nie związana z zimą, a raczej z jesienią albo z wiosną, bo będzie padał deszcz. Zresztą zaraz zobaczycie, bo dostałem zamówienie na lisią wersję bajeczki o księżniczce na ziarnku grochu. Zaraz usłyszycie i dowiecie się co i jak. Poproszę o książeczkę. O, dziękuję. A właśnie, asystenturka, pokaż rękę. Widzicie? O. Asystenturka też dostała. I bardzo jej się podoba. No, ciop. A, otwórz mi jeszcze proszę książeczkę tam, gdzie wiesz. Strona 512.8. O, właśnie tutaj, no. A więc posłuchajcie wszyscy bajki o lisku i księżniczce na ziarnku gruchu. W dawnym kraju... Przed wiekami żył sobie raz książę, który postanowił się ożenić. Ale jego książęcy rodzice powiedzieli, że to nie można tak na łapu-capu pierwsza z brzegu, tylko to musi być prawdziwa księżniczka. No i zaczęli sprawdzać. Ale niestety, chociaż sprawdzali wszystkie panny, które przyjeżdżały zachęcone perspektywą zostania książęcą małżonką, to się okazało, że żadna nie była prawdziwa. Stracili już wszyscy nadzieję na to, że książę będzie mógł się ożenić. Aż tu nagle wieczora pewnego rozpętała się burza na całego. No, proszę bardzo, jak tu poezją zajeżdża. No. Lało jak z cebra, grzmiało, błyskało, aż tu nagle... Bum, bum, bum. Coś zapukało do wrót zamku. Wszyscy się wystraszyli, bo akurat na Netflixie horror leciał i pomyśleli, że tu jakaś mumia albo coś innego do nich idzie. Ale na szczęście jeden lokaj odważny otworzył drzwi, a na progu stoi dziewczynka mokrutynka, jakby wpadła do jeziora. Ale nie wpadła do jeziora oczywiście, tylko się okazało, że musiała iść piechotą, bo jechała karocą i nagle jak zagrzmiało, konie się spłoszyły, uciekły, pociągnęły woźnicę, a kareta się zatrzymała i musiała iść przez długą drogę. Zaprosili tą dziewczynkę do środka, osuszyli, a ona im się przedstawiła, że jest księżniczka dziewanna. Księżniczka, pomyślał książę i zaczął prosić, mamo, mogę się z nią ożenić, to chyba już ostatnia na świecie. A jego mama księżna powiedziała, zobaczymy. Nie oświadczaj się dziewczynie, jak jest mokra i zmęczona, daj jej się wyspać. Bo księżna pani miała taki specjalny test. Kazała w gościnnej komnacie naukładać mnóstwo, chyba z 1 800 000 materacy na łóżko, a na sam spód włożyć ziarenko. Takie nieduże, o, takie jak te moje koraliki w bransoletce. Piękne. A chodziło o to, jak pewnie dobrze wiecie, że księżniczki mają bardzo delikatną skórkę
i jeżeli spałyby na czymś niewygodnym, to przez całą noc nie zmrużyłyby oka. No, i tak się stało, że nasza księżniczka położona została na tych milionie ośmiu piernatach, żeby spać. Ale kiedy tylko wszyscy powiedzieli sobie dobranoc i poszli w kimę, to księżniczka wstała, otworzyła okienko, za którym ciągle padał deszcz, i wpuściła do środka swojego przyjaciela Liska. Bo nie była to niestety wcale księżniczka, tak jak powiedziała, tylko prosta wiejska dziewuszka Dziewanna, która przyjaźniła się z Liskiem, bardzo mądrym zwierzaczkiem i przystojnym i rudym, tylko nie miał takiej bransoletki. No. I ten Lisek podpowiedział jej, co zrobić, żeby wyjść za mąż za księcia. A że tak lało i padało, to musiała go wpuścić ukradkiem, żeby biedaczysko nie mokło na dworze. Położyli się razem, bo łóżko było olbrzymie. Ale niestety Liskowi zaczęło się śnić, że biegnie przez las i ucieka przed pościgiem. I tak zaczął merdać nóżkami, że nagle słyszy gruch. A to Dziewanna została przez niego niechcący skopnięta z samego czubka tych piernatów. Obudziła się, wdrapała z powrotem na te milion osiem materacy i znowu poszła spać. A tu nagle Liskowi przyśniło się, że na polanie stoi kaczka pieczona z ziemniaczkami, a cała jego rodzina zasuwa do tej kaczki, kto pierwszy, ten lepszy, więc on znowu zaczął biec, żeby jak najszybciej do tego pysznego jedzonka się dostać. No i nagle gruch! A to Dziewanka znowu skopnięta została. Ale się obudziła, wdrapała na te piernaty, wcale się na Liska nie gniewała i poszła spać. Aż tu nagle zagrzmiało i tak się oboje przestraszyli, że gruch, gruch, oboje spadli na podłogę. Ale jakoś na szczęście wdrapali się z powrotem na te wieże z piernatów i spokojnie po tych trzech gruchach dospali już do końca nocy. A rano niestety okazało się, że Dziewanka przez te trzy gruchnięcia miała mnóstwo siniaków. Ale dzięki temu księżna pomyślała, że to jest ani chybi prawdziwa księżniczka, bo taka delikatna, że nawet ziarenko umieszczone na samym dnie łóżka sprawiło jej taki ból. I następnego dnia odbył się ślub Dziewanki z księciem. A Lisek został oczywiście przemycony na przyjęcie, siedział pod stołem, jadł, pił i nic mu po brodzie nie spływało, bo wszystko szybko zlizywał. No, koniec! A jeszcze tylko muszę wam powiedzieć, że Dziewanka okazała się, chociaż nie była prawdziwą księżniczką, to okazała się bardzo sympatyczną dziewuszką i książę się w niej naprawdę zakochał, a ona była bardzo dobrą księżną. Tak więc widzicie, że bycie prawdziwą księżniczką to wcale nie zależy tylko od tego, kto się kim urodził i jak cienką ma skórkę. O! No. No. Więc tak wygląda właśnie bajka. Ja bardzo dziękuję za tę prośbę o nią i pamiętam o wszystkich innych waszych prośbach, które mi przysyłacie i na pewno postaram się znaleźć kolejne wersje lisie waszych ulubionych bajek. A dzisiaj już wam dziękuję i będę bawić się w śniegu, lepić bałwany, robić aniołki ze śniegu i w ogóle wszystko co tylko można w śniegu. Jakie są wasze w ogóle ulubione śnieżne zabawy? Dajcie mi znać, bo jestem ciekaw. No, to do zobaczenia następnym razem. Pa! Ale ta zaspa to w ogóle nie powinno jej tam być. Zupełnie się jej nie spodziewałem. Asystenturko, mogę prosić jeszcze o siorba rosołku? Ale za okna.